Dla Pulsu Konstancin dzisiaj spotykamy się w jakże przyjemnym miejscu z dyrektorem marketingu. Panie Robercie, jak to pełna nazwa? Dyrektor. Dyrektor sprzedaży marketingu Uzdrowisko Konstancin Zdrój Spółka Akcyjna. Jasne. Ja chciałem serdecznie przywitać, powiedzieć, że jesteśmy bardzo wdzięczni jako organizatorzy, no już w tej chwili współorganizatorzy, tak. Można powiedzieć, bo Państwo jesteście partnerami. Znajdujemy się w uroczym miejscu, znajdujemy się w miejscu, które tak naprawdę polecamy wszystkim bardzo gorąco z całej Polski, biegacze, biegaczki tu w Konstancinie, tężnia i nie tylko, piękne uzdrowisko. Nasz partner biegowy, proszę mi powiedzieć, bo po raz kolejny współpracujemy, kolejny rok, teraz będziemy mieli tą przyjemność, że w Wilanowie półmaraton, 10 km i piątka. Bardzo łatwo było Pana przekonać do tej współpracy. Ja jestem taki dumny z tego, no bo nie ukrywam, że jestem pomysłodawcą tego biegu. Co zadecydowało tak naprawdę? Zadecydowało to, że jako Uzdrowisko Konstancin promujemy ruch i zdrowie, tak? Sami zajmujemy się skuteczną rehabilitacją, skuteczną powrotem ludzi do zdrowia po różnych urazach i schorzeniach i chcemy promować to. Wystawiamy też drużynę, jak Pan wie, naszą uzdrowiskową. W biegu tutaj w Konstancinie biegło nas tutaj 6 osób, tak? Także byliśmy tutaj widoczni też w naszych koszulkach Uzdrowiska Konstancin i wspieramy takie inicjatywy, ponieważ też mamy produkty właśnie dla sportowców, zarówno w Uzdrowisku Konstancin, ale też w naszym drugim uzdrowisku, w uzdrowisku Nałęczów, gdzie mamy specjalistyczne centrum rehabilitacji i diagnostyki Werantki, które właśnie ma ofertę dla sportowców. Ja powiem tak, no z wielką radością obserwujemy tu wszystko to. Ja jestem urodzony w Konstancinie i powiem tak, no ja pamiętam ten park, to uzdrowisko jako bardzo takie zaniedbane, kiedy na tak zwany czyn partyjny, zjeżdżali się tu wybitni aktorzy. Tu były takie enklawy, wie Pan, gdzie można było znaleźć ludzi, którzy po wypłacie mieli swoje miejsce. Ja miałem też swoje małe boisko, na którym grywałem w piłkę. Dzisiaj ten park to jest naprawdę wizytówka. To uzdrowisko tętni życiem. Tu w sobotę, w niedzielę naprawdę warto przyjechać, znaczy w ogóle cały tydzień warto przyjechać, ale dla mnie też jest bardzo istotne, bo Państwo pomagacie nam nie tylko w tym, że jesteście współpartnerami, że możemy wywiesić baner przy tak pięknej tężni solankowej, tak? Dobrze tak, mówię, solankowa, tak. Bo to jest chyba ściągnięte z jakiejś głębokości, prawda? To jest nasze źródło, nasz naturalny surowiec leczniczy z głębokości 1750 metrów, to jest nasz odwierd, nasza naturalna solanka, o zawartości z minerałów 7,5%, także wyjątkowe walory lecznicze, stąd też taka duża popularność. Jak Pan widzi, praktycznie w każdy weekend tłumy ludzi przyjeżdżają z dziećmi, też rodziny całe, ponieważ jest tutaj ten swoisty mikroklimat nadmorski, czyli mamy morze, można powiedzieć, blisko Warszawy, w centrum Konstancina. Ja bym takie hasło powiedział. Uzdrowisko Konstancin, morze możliwości. Zgadza się. Może możliwości. Może możliwości, czyli możliwości. Nie musimy po ten jod, po brom, tak, po magnez, po wapni przyjeżdżać, wyjeżdżać nad morze, ale mamy to dosłownie w zasięgu ręki i pół godziny takich inhalacji, tak, tą naszą naturalną solanką, która tutaj jest oferowana, powoduje to, że te różne schorzenia, szczególnie schorzenia dróg oddechowych, różnego rodzaju alergie, tak, oddechowe, przede wszystkim też nadciśnienie, nerwice, to działa bardzo uspokajająco i bardzo kojąco i zdrowotnie, tak? Jest to naturalny surowiec leczniczy, nie ma w tym chemii, nie jest to lek. Doskonale wiem, bo od kilku lat korzystam nie tylko z tężni, ale również z tego małego mini basenu, z jacuzzi, które tutaj Państwo posiadacie, ale to jest bardzo ważna informacja dla biegaczek i biegaczy, kochani, bo stąd do Wilanowa jest dosłownie 7, może 8 kilometrów, dwupasmową, wygodną trasą. Tu możecie zamieszkać, bo dzięki uprzejmości Państwa mamy tutaj też dla Was dodatkowe nagrody. Zdaje się, że są to rabaty na... Dajemy wejściówki na basen. Właśnie nasz basen solankowy to jest jedyny tutaj w okolicy naturalny basen solankowy, naturalną solanką, gdzie można w tym basenie popływać. Jest piękne, duże jacuzzi solankowe. Jest kompleks saun, tak? Także tu jest dla biegacza idealne miejsce, żeby się zregenerować i nabrać sił do kolejnych biegów. Panie dyrektorze, panie Robercie, powiem tak. Mój zięć jest Austriakiem i on tu sobie któregoś dnia do mnie przyjechał i ja też mu dużo mówiłem, wiesz, chciałbym tam pojechać, byś mi załatwił jakiś pobyt w Bad Waldersdorf, tam, prawda, tężnie, termy, jakieś tam inne rzeczy. On przyjechał, tak mówi, tak, oj, tato, wy cudze chwalicie, swojego nie znacie. Mówi, jak ty masz tutaj pod nosem 3 kilometry stąd. Kochani, w Konstancinie mamy solankę, w Konstancinie mamy bardzo życzliwych ludzi i w większości roku mamy pogodę słoneczną. Ci, którzy biegają w biegach konstancińskich, wiedzą, że tylko w tym roku
trochę nam popadało, ale dla biegaczy to było akurat dobre ochłodzenie. Tak. Jeszcze raz, bardzo gorąco zapraszamy. 9 września festiwal biegowy w Wilanowie, gdzie naszym partnerem są uzdrowiska, powiem tak szeroko, uzdrowisko zarówno na Łęczu, jak i uzdrowiska polskie, tak. To jest grupa uzdrowiska polskie, w skład której wchodzi uzdrowisko Konstancin, uzdrowisko na Łęczów, Kamień Pomorski oraz Iwoni Zdrój. No proszę, kochani. Więc z całej Polski przybywajcie, bo będzie to pierwszy też półmaraton wilanowski, czyli Warszawa będzie miała trzeci półmaraton, a my jesteśmy... Wystartowanie, start w tym pierwszym wydarzeniu będzie dla Was bardzo, bardzo znaczący. Jeszcze raz głośno mówimy dla Pulsu Konstancin. Cudze chwalicie, kochani, udostępniajcie to, dlatego że mamy tutaj naprawdę fantastyczne miejsce, gdzie można nie tylko odpocząć, zrelaksować się, ale również też i pobiegać sobie po tych ścieżkach, alejkach. Jest też trochę tras rowerowych, prawda, także dla każdego coś miłego, a przede wszystkim jest tu nieprawdopodobnie spokojna, fajna atmosfera. Dzisiaj jesteśmy w środku tygodnia, tak. Sporo ludzi sobie tutaj odpoczywa. Ja jeszcze raz chciałem powiedzieć, że bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że możecie Państwo, że zechcieliście Państwo wesprzeć naszą inicjatywę tego sportowego trybu życia i zapraszamy wszystkich gorąco do uzdrowiska Konstancin, gdzie czekają dla Was naprawdę fantastyczne miejsca. Dobrze powiedziałem, Panie Dyrektorze? Bardzo dobrze, zapraszamy, bo to jest wyjątkowe miejsce, wyjątkowa tężnia solankowa i wyjątkowe miejsce do odnowy i regeneracji sił. A zdaje się, że już niedługo będziecie Państwo obchodzić jakieś wydarzenie bardzo ważne. Tak, chcemy uczcić jubileusz 40-lecia wybudowania, powstania tężni solankowej, także zrobimy taką uroczystość, ponieważ tak jak powiedziałem, o wyjątkowości uzdrowiska Konstancin stanowi bardzo dużo tężnia solankowa z jej walorami leczniczymi. Jako dziecko przychodziłem tu, nie było tężni i była tak zwana gentaja. Ja wiem, że normalnie ludzie nie zrozumieją tego, co mogła młodzież konstancińska z grapy myśleć, co to jest gentaja, kochani. To były takie ruchy ziemi, na której my mogliśmy się bujać jak po księżycu. Po pierwszym odwierceniu, nie wiem jak to określić, mogliśmy się tu bawić i myśmy tu spędzali masę czasu. Nie jest żadną tajemnicą, tu szukano ropy. Ropy. No, znaleziono inny skarb, który wykorzystywany jest właśnie do lecznictwa uzdrowiskowego i co też powiem jako nowość, w tym roku wprowadziliśmy możliwość zakupu tej solanki, także jest sprzedawana w butelkach, można ją sobie zrobić tak zwaną kurację domową, solankową, w każdym miejscu to, jest. To ja już zaczynam myśleć, jak tu pakiety uzupełnić dla biegaczy. Bardzo kochani, proszę. Zapraszamy do urokliwego Konstancina. Po to, żeby pobiegać 9 września w Wilanowie, warto zatrzymać się i obejrzeć urokliwy Konstancin, odpocząć w parku. Dziękujemy ślicznie, dziękujemy serdecznie. Moim i Państwa gościem był Pan Dyrektor tutaj uzdrowisk. Jeszcze raz, żebym to dobrze powiedział. Uzdrowiska Konstancin. Uzdrowiska Konstancin. Generalnie dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.